potomek legendarnego Gunslingera. Marcin ma duże szanse, bo prawie wszyscy ujeżdżają tego byka. Napoleon zrobił zwód i zaczął się kręcić na wolną rękę. Marcin ma kłopoty. Próbował się utrzymać, ale nie dał rady. Stara się uciec przed bykiem. Napoleon wziął go na rogi i dał mu do zrozumienia, że jego zwycięstwo w ubiegłorocznym finale zawodów PBR nie zrobiło na nim wrażenia. Nie spodziewałem się, że Guillerme Marcin może spać z tego byka. To nie był udany występ. Może jest już zmęczony po tylu startach w tym sezonie. Przed zawodami powiedział, że dobrze się czuje i że jest zdrowy. Być może się nie zrozumieliśmy, bo niezbyt dobrze mówi po angielsku. Mogło tak być. Marcin zleciał w ten weekend 2 z 3 jazd. Zobaczymy go w rundzie mistrzów, mimo że spadł z ostatniego